Hotel Piwniczna. W swojej nazwie ma także Conference and Spa. Sądeczanom powinien się jednak kojarzyć także z częścią restauracyjną. Nazwa restauracji Czarna Owca nawiązuje do tradycji górali nadpopradzkich i jej menu jest mocno osadzone w tutejszych smakach i zwyczajach. Restauracja Czarna Owca jest nietypową restauracją, dlatego że celujemy i specjalizujemy się w regionalnych potrawach, których w naszej karcie mamy bardzo dużo, przede wszystkim jagnięcina. Jest to nasz produkt sztandarowy, z czego słynie nasza restauracja i czym możemy się naprawdę pochwalić. Oprócz jagnięciny mamy też wiele innych dań regionalnych, takie jak pierogi łobnicańskie, taką jak war, czyli rodzaj kwaśni bez kapusty i kilka innych niespodzianek, o których nie będę opowiadać, ale zachęcam do sprawdzenia tutaj u nas na miejscu. Zbliżające się walentynki to znakomita okazja, żeby odwiedzić Czarną Owcę w hotelu Piwniczna. 13 lutego, czyli w przeddzień w walentynek, w sobotni wieczór zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zdegustować bardzo, bardzo taką wyjątkową kuchnię. U nas w hotelu Piwniczna odbędzie się taka kolacja walentynkowa właśnie z specjalnie na tę okazję skomponowanym menu, z muzyką na żywo, z degustacją win oraz specjalnie na tę okazję przygotowaną restauracją w bardzo romantycznym i takim klimatycznym stylu. Wiadomo nie od dziś, że jemy najpierw oczami. O taką ucztę dba tu szef kuchni, którym jest Jan Buczek. To on opracował wyjątkowe romantyczne menu na jedyną kolację w roku. Ostrygi, czekolada, koper włoski, chili, imbir to produkty uważane za afrodyzjaki rozbudzające miłość i dodające sił witalnych. Między innymi po takie składniki sięga Jan Buczek. To jest suflet czekoladowy z galaretką z grzańca. Świeżą miętą i kulką czekoladową z odrobiną mięta. Walentynki to doskonała okazja, żeby wyjść do restauracji i poznać nowe smaki i przekonać się, że możliwe jest łączenie galaretki z grzańca z sufletem albo żeńszenia z palonymi warzywami. Sałatka dokładnie z rukolą, z pieczoną kaczką, filetami z pomarańczy i z kulkami awokado marynowanymi w cytrusach. Owoce morza z ostrygami na czele podkręcą romantyczną atmosferę, a znana i lubiana przez Sycylijczyków kaponata będzie doskonałą bazą dla polędwicy z dorsza w zielonej panierce. Co nie bez znaczenia, kolacja w takim wnętrzu jak restauracja Czarna Owca może wprawić w przyjemny nastrój. Podczas kolacji będzie też mini koncert na żywo zespół Kuba i Suzy. Będzie to muzyka bardzo romantyczna, muzyka wprawiająca Państwa w nastrój wieczoru, czyli w nastrój walentynkowy. Obsługa Czarnej Owcy kompetentna i dyskretna dokłada starań, żeby niczego nie brakowało.